Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry panie przewodniczący, panie pośle, witam. Dzień dobry panie redaktorze. Nowa władza zaczyna od igrzysk. Dlaczego chcecie od razu powołać 3 komisje śledcze zamiast dać kontrolowanym przez siebie służbom, bo za chwilę to wy będziecie mieli kontrolę nad służbami. Na początku, czy to nie one powinny rozwiązać, rozwikłać te wszystkie afery, o których mówicie i z powodu których chcecie powołać komisje śledcze i winnych ewentualnie ukarać? Nowa władza zaczyna od szczęścia. Nowa władza zaczyna od szczęścia? Rozumiem, że powie pan o in vitro dzisiejszym, oczywiście, tak? Oczywiście, bo jak popatrzymy na pierwszą ustawę symboliczną, która będzie procedowana na pierwszym posiedzeniu Sejmu. I być może już przegłosowana nawet, tak? Chyba dzisiaj. No jeszcze komisje, jeszcze trochę to potrwa, no bo to też procedury trzeba dochować, które powinny być całkowicie przejrzyste. To powiem panu, że dla mnie to jest wielkie osiągnięcie demokratycznego państwa, też lewicy w tym przyszłym rządzie, bo ustawa o szczęściu, ja to ją nazywam, bo to jest ustawa o posiadaniu dzieci, o tym, że osoby, których nie było stać na in vitro, bo in vitro jest w Polsce legalne, żeby wszyscy też wiedzieli. Tylko po prostu nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić za to in vitro. Dzisiaj będą mogli mieć dzieci. Dla mnie to jest wielki dzień polskiej demokracji, polskiego społeczeństwa, polskiej rodziny. Nawet wczoraj w tym studiu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że zagłosuje za tą ustawą. Wie pan, ja się dziwię, że są posłowie. Finansowanie in vitro. I bardzo się cieszę z tej deklaracji pana posła Bochenka. Znam osobiście pana posła Bochenka i dziwiłbym się, gdyby powiedział inaczej. To znaczy, że jest przeciwko. Ale słyszę czasami posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, nie będziemy popierać tego projektu, bo to zabijanie zarodków. I myślę sobie, kurczę, blade, dlaczego w Polsce w XXIII roku, XXI wieku są takie poglądy, które odbierają ludziom prawo do szczęścia? PiS odebrał to prawo 8 lat temu. To jest też realny problem i też realne rozwiązania prawne są potrzebne, żeby jakoś to regulować. To nie jest tak, że jeszcze, tu nie ma w ogóle tematu, że jakieś zarodki i tak dalej. No nie ma tematu, bo w Polsce metoda in vitro jest legalna. No tak, i to jest regulowane. Nigdy to nie prawda. Była okay. nielegalna. Tak, zarządów Prawa i Sprawiedliwości akurat kwestia tego, co dzieje się z zarodkami, wyglądała tak samo, jak będzie wyglądała teraz. Tutaj akurat nie ma żadnej zmiany, jasne. Nic się nie zmienia. Zmienia się jedna podstawowa rzecz. To znaczy, jak masz swoje 10, 15, 20 tysięcy złotych wolne, to robisz sobie in vitro i jesteś szczęśliwy. Kwestia ale dostępności. Jak na przykład nie masz tych pieniędzy i cię nie stać jeszcze na kredyt, bo są różne też pola dostępu do pieniądza, to nie masz dziecka. Uchwali pan prezydenta, bo tylko kończę to. Czyli tak. Pieniądze masz prawo do dzieci, pieniędzy nie masz prawa do dziecka. Dla mnie to jest segregacja, to znaczy segregacja na lepszych i gorszych, bogatszych i biedniejszych. Bo gdyby to były inne przepisy, tak jak pan powiedział o regulacji zarodków, moglibyśmy to jakoś ideologicznie rozstrzygać. Tylko, że ideologicznie jest rozstrzygnięte, a mówimy, nie masz kasy, nie będziesz miał dziecka. I dla mnie to jest prawo do szczęścia. I to jest zgoda, bo te przepisy się nie zmieniają. Panie przewodniczący, pochwali pan prezydenta Andrzeja Dudę, czy póki co jego ministra Marcina Masalerka, bo w Polsacie powiedział, że prezydent najprawdopodobniej nie stanie na drodze do wprowadzenia tej zmiany. Wie pan, to jest tak, ja oceniam pana prezydenta też za ostatnie 7-8 lat swojego urzędowania i patrzę na to z perspektywy takiej, że mógł powiedzieć PiS-owi nie, kiedy PiS zaczął blokować sprawę dostępu do finansowania in vitro z budżetu państwa. Wtedy jakoś nie było takiego mocnego krzyku z Pałacu Prezydenckiego, a 8 lat to pewnie dziesiątki tysięcy dzieci, które mogłyby się narodzić. Dzisiaj, jeżeli będzie ten podpis, a też słyszałem pewien warunek, przejrzymy ustawę, zobaczymy, to będę mówił, dobra decyzja. Ja nie mam problemów z tym, żeby powiedzieć o prezydencie, że podejmuje dobre decyzje w sytuacji, w której parlament wyśle mu ustawy, ale słyszałem też prezydenta z mównicy sejmowej, kiedy wygłaszał orędzie w dniu zaprzysiężenia tydzień temu i prezydenta mówił wprost, tak, mówił, oddaję misję tworzenia rządu panu Morawieckiemu, ale patrzył w stronę opozycji i no mówił, to wam będę wetował ustawy, tak. A Morawiecki mówi, no stwórz rząd. No i premier Morawiecki przed tym niełatwym zresztą zadaniem stoi. Nie, ja muszę się tu wtrącić, przepraszam panie redaktorze. To jest niemożliwe zadanie, misja samobójcza w PiSie, tylko i wyłącznie dlatego... Nie, nikt nie zginie od tego. To po prostu jest misja niemożliwa do zrealizowania, ale, to prawda, ale to politycznej śmierci Morawieckiego nie będzie chyba oznaczało. Ale ginie szansa na to, że w szybkim tempie te pieniądze z KPO odzyskamy. Na razie mówimy o zaliczkach, a z tego co wiem, bo premier Donald Tusk już był w Brukseli, moglibyśmy uzyskać, gdyby wszystko szło szybciej i sprawniej, jeszcze większe miliardy, a nie uzyskujemy ich, bo PiS nie oddał władzy. I mamy problem też ze szczytem, bo szczyt przecież jest 14-13 grudnia. Tutaj słyszę jakieś zabiegi, że nawet jak premier dostanie misję tworzenia rządu przez parlament 11 grudnia, to później prezydent może nie znaleźć czasu, żeby go zaprzysiężyć. Bo ma aktywności jakieś międzynarodowe. Dobra, panie redaktorze, naprawdę, to wszystko pokazuje, jak wiele cegłówek rzuca pod nogi obecnej koalicji, jeszcze sejmowej, większościowej, prezydent. I robią problemy, żeby tą władzę przejąć. Ale ta Bruksela czeka
tylko na zmianę władzy w Polsce i wtedy wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej ruszy. Czeka na deklarację o przywracaniu praworządności. Na szczęście wysyłamy te deklaracje i mówimy, że będziemy ją przywracać. A jeżeli wszystko jest prawne, to co za różnica, czy składacie tę deklarację teraz, czy za miesiąc, jeżeli pan dlatego, mówi, że nie ma najmniejszych szans, żeby stało się inaczej, niż żeby powstał rząd koalicyjny. No po co prezydent i premier grają w grę oszukiwania Polaków przez miesiąc? Ale pan mówi, że Bruksela czeka na deklarację, to dzisiaj tę deklarację możecie składać. Dlaczego nie? Ale na szczycie Rady Europejskiej będzie premier jakiś. No zdaje pan sobie sprawę i ja. No, tak. No nie wyobrażam sobie, że na szczyt Rady Europejskiej, ostatni tym roku, jeden z decydujących dotyczących przyszłości Unii, jedzie premier Morawiecki, który mówi, będę jeszcze premierem, a wie, że przegra. No, to jest tak chora i patologiczna sytuacja. Premier Morawiecki na szczyt na pewno już nie pojedzie, bo on jeżeli nawet już to będzie przecież po przegranym wotum zaufania. Ja już nie wiem, kiedy to będzie wszystko. Mam wrażenie, że jest kręcenie, mędzenie i doprowadzanie do sytuacji przejściowej, którą można było załatwić. Ja rozumiem, że miał prezydent wątpliwości do pierwszego posiedzenia Sejmu. Miał wątpliwości, nie wiedział, jaka jest większość. Mówi, dobra, poczekajmy. Ale kiedy większość się ukształtowała, kiedy co głosowanie opozycja niedawna, dzisiaj sejmowa większość wygrywa głosowanie, kiedy Hołownia został marszałkiem Sejmu, a my dzisiaj słyszymy, że jeszcze jest jakaś koalicja szansy na prawdziwą rolę Prawa i Sprawiedliwości przy rządzie i jeszcze Morawiecki będzie premierem. Przecież to jest bajka jakaś, pisana całkowicie literami, które za chwilę znikają. A wszyscy uważają, że to jest jakaś prawda. Nie ma tutaj prawdy, to jest kłamstwo i bezczelne oszustwo, że PiS będzie tworzył władzę dalej. Panie przewodniczący, jak zagłosują dzisiaj deputowani lewicy w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o te propozycje zmian traktatowych? Nie wiem, jakie będą decyzje parlamentarzystów. Wiem, że dzisiaj grupa polityczna zbiera... Czy instrukcji partyjnych? Nie, właśnie nie mamy. Dlatego, że grupa polityczna zbiera się o godzinie, w godzinach popołudniowych, z tego co wiem, i będzie dyskusja o tym, jaki powinien być kierunek. Mogę panu tylko powiedzieć, że Lewica zawsze była za głębszą integracją, a za tą integracją, która dzisiaj idzie, to nie wcale idzie zmiana traktatów, tylko idzie rozmowa o tym, jakie powinny być miejsce dla partnerów, którzy będą też przyjmowani do Unii Europejskiej. Nie. Dlatego, że... No tak, to nie. Nie są. Ja rekomenduję poczytanie całości traktatów, w których jest jasno zapisane, że my, Polacy, godzimy się na to, że jakieś elementy naszego życia społecznego w Polsce oddajemy w decyzję Unii Europejskiej, ale jednocześnie godzimy się na to, że będziemy Od domyślności w kolejnych sprawach to są zmiany traktatowe właśnie. Że będziemy rozważali, jak powinna być w przyszłości konstruowana Unia, jeżeli na przykład będzie się rozszerzała. Dla mnie, człowieka lewicy, mentalnie uważam, że jednomyślność nie jest najlepszą decyzyjnością w Unii Europejskiej, dlatego że państwa, takie jak na przykład Węgry, mogą blokować pewne decyzje w Unii Europejskiej, do niedawna Polska, które dla całej wspólnoty i dla Polski są dobre. Dlatego, że jest inna władza, bo jest ma na przykład korzenie rosyjskie, bo tak mówię o władzy... Że Polska może blokować decyzje, które są niedobre dla Polski, to nie jest żaden argument? Pytał pan mnie jako człowieka lewicy. Dla mnie to nie jest dobra zasada. Jako Polaka przede wszystkim. Nie jest to dobra zasada. Nie jest. To znaczy, zasada jednomyślności uważam, że daje pole do tego, żeby jeden partner ze wszystkich partnerów zablokował szansę na to, żeby szukać jakichś kompromisów i otwartej sytuacji na przyszłość. Bo jak myślę sobie na przykład o tym, jaką politykę a propos transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego w Europie prowadzą Węgry, a robią pod dyktando Rosji, to mówię, że to jest złe dla Polski. Czyli ogólnie jesteście za odejściem od... Żeby była jasność. Dzisiaj nie ma mowy o rozmowie o zmianie traktatów. Jest dyskusja o tym, jak powinna wyglądać Unia po transformacji. Dla jakiej transformacji? Przyłączenia nowych państw. Taka dyskusja toczyła się też w roku 2001, 2002, 2003, za czym została rozszerzona w czwartym roku Unia Europejska o 10 państw. Taka dyskusja będzie i musi się przetoczyć w przypadku Mołdawii i Ukrainy, bo wie pan doskonale, ale niech pan pozwoli. Musi się przetoczyć, dlatego że to są też ważne elementy dla Polski. Musi się zmienić polityka rolna. Jeżeli mówimy o wejściu takiego dużego rynku jak Ukraina do Unii Europejskiej, to dla Polski jest ważne, żeby wynegocjować takie elementy, które będą polskie rolnictwo zabezpieczały. Jasne, tak. Będziemy rywalizować, to bez dwóch zdań, jeżeli bo jeżeli byśmy mówili tak, że będziemy rywalizować, to Hiszpanie, którzy wpuszczali Polskę, a byli przecież w Unii Europejskiej w 2004 roku, mogliby traktować to tak samo. To znaczy szukać trzeba takiej transformacji różnych sektorów, które nie będą w Unii Europejskiej rywalizowały, bo wspólnie będziemy na sobie zarabiali. Tak myślę o Unii Europejskiej. To panie przewodniczący, idźmy dalej teraz na krajowe podwórko, już tylko i wyłącznie się przenieśmy. O tych komisjach śledczych może jeszcze w dogrywce internetowej porozmawiamy, ale o sprawach, które od nowego roku mogą się zmienić, a bardzo interesują Polaków, to jako człowieka lewicy też możemy te adnotacje tutaj dać. Jak pan myśli o zmianie stawki VAT na żywność na przykład i o odejściu ewentualnym od ustaw chroniących odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych,
gazowych i ciepła, no tam między innymi mrożenie cen prądu. Czy to się wydarzy po nowym roku, panie przewodniczący, czy będzie utrzymane to, co według mnie jest, bo rząd wczoraj przyjął już takie przepisy, no teraz kwestia Sejmu. Ja odpowiem wprost panu na pytanie, które pan postawił w pierwszej części, ale muszę powiedzieć o tym rządzie. Patologią jest to, że stary rząd podejmuje decyzje, kiedy wie, że jest inna większość. No to jest patologia i to nie jest tak, że możemy mówić o tym, że powinni dzisiaj to robić. Pyta pan mnie o to. Do Sejmu. Daje decyzja przecież jest tej nowej większości. To jest też warto to zaznaczyć, panie przewodniczący. Tak. To jest wiążące. Znaczy, oczywiście. Stary rząd przysyła decyzje dla nowej patologii, dla nowej większości, które mają charakter patologiczny, bo ustala go większość, która nie ma ze sobą większości sejmowej. A to wystarczy to odrzucić. Ale ja nie chcę odrzucać. Ja chcę tylko pokazać, jak wygląda sytuacja od strony sytuacji polityczno-gospodarczej w mikro i makro skali. To nie powinno tak wyglądać, tylko nowy rząd powinien wiedzieć, na czym stoi i czym zarządza. Nie wiemy, to nawet prace budżetowe nie ruszyły, bo nie możemy tego wszystkiego zrobić, a to wina jest pana Kaczyńskiego, który utrzymuje, że Morawiecki będzie miał szansę na utrzymanie władzy. Nie. A teraz na żywność i jestem energię, głęboko przekonany, że powinniśmy nie odmrażać cen, to znaczy, że powinny być te dopłaty dalej elementem polityki wsparcia dla społeczeństwa. Dlaczego? No, to jest tak, że na żywność? Ale o dwóch elementach powiem, tylko nie przerywajmy, bo są, one mają taki ważny charakter społeczny, że powinniśmy je wytłumaczyć. Dzisiaj nie jest tak, że inflacja wcale nie doskwiera. Ona dalej doskwiera, ona spada, ale doskwiera, bo ona skumulowana rok do roku jest sięgająca 30%. Jeżeli jest tak duża inflacja z dwóch lat, to wiadomo, że zarobki tyle nie poszły do góry. Za czym wejdą podwyżki, które wprowadzi nasz rząd, a wprowadzi nasz rząd, między innymi dla usług publicznych, trzeba liczyć kilka miesięcy. Więc jestem za tym, żeby w okresach tych przejściowych były elementy wsparcia, takiego jak utrzymanie tych tarcz, które na energetykę będą działały. Jeżeli chodzi o VAT na żywność, to też jest element, który społecznie bardzo mi się podoba. Tylko chciałbym zobaczyć wszystkie inne wskaźniki dotyczące pól budżetowych i wpływów z VAT-u, z PIT-u, z CIT-u, jak będzie wyglądała sytuacja budżetu, za czym taką decyzję podejmę. Dopóki nie widzimy realnego stanu finansów państwa, trudno mi jest wprost odpowiadać, będzie tak, czy będzie inaczej. Myślę, że w pierwszych dwóch tygodniach rozmawiałem też z osobami, które przypuszczam, będą zarządzały resortem finansów. Mówią, że to są dwa tygodnie czasu, które potrzebujemy, żeby wiedzieć, na czym stoimy, czyli nie miesiące. Dwa tygodnie działania nowego rządu, tak? Tak, no, żeby wiedzieć, na czym stoimy, bo inaczej trudno mówić, na czym stoimy, skoro nie wiemy nawet nic. Okej, Krzysztof Gawkowski, to mówił przewodniczący klubu Lewicy, przyszły wicepremier, to możemy już potwierdzić, bo umowa koalicyjna to już zawiera. Dopóki nie ma nominacji, no wszystko jest na papierze, tylko zapisane. Jak będą nominacje, będziemy... Wicepremier INSPE. Tak możemy powiedzieć. Dobrego dnia Państwu życzymy. To mówimy słuchaczom Radia Plus. Zapraszamy jeszcze na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Radio Plus. Sedno Sprawy. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, cały czas jest z nami. Panie przewodniczący, mówi pan, że musicie poznać stan budżetu, jeżeli chodzi o wpływy z poszczególnych podatków, ale jeżeli mówicie o tym, że niecały budżet jest jawny, to rozumiem, że tam jest mowa o tych funduszach, tak? Jak covidowy, czy ten dotyczący uzbrojenia, bo tam to raportowanie trochę się odbywa w innym tempie, w innym rytmie, ale jeżeli chodzi o wpływy podatkowe, no to przecież tutaj jest pełna wiedza, tu jest kontrola parlamentu. No, panie redaktorze, przypominam, jak został skonstruowany budżet na ten rok, to znaczy zapisano w nim niższą inflację niż była przez cały rok. To znaczy mamy sytuację dość patologiczną, to znaczy nie wiemy dokładnie na czym wygląda dzisiaj i jakie są wpływy z podatków, dlatego że te wpływy z podatków są inne niż zapisaliśmy w takim w przygotowaniu budżetowym. I to jest dla mnie coś, co powinno być weryfikowane. W wyborach najnowsze informacje rząd podawał. Jak... No tak, rząd podaje informacje i kiedy my mówimy, że jest zadłużenie olbrzymie, to rząd mówi, że nie ma tego zadłużenia. Nie, no tam były właśnie informacje o realizacji deficytu do końca września. Kiedy mówimy, że jeżeli w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku nieprawdopodobnie wzrosło zadłużenie, bo przedstawia to ministerstwo, to na tym samym posiedzeniu wychodzi Mateusz Morawiecki, przypominam, było to tydzień temu. I mówi, że to są dane podawane przez opozycję, są danymi wyssanymi z palca, a my cytowaliśmy dane, które podawało Ministerstwo Finansów. No jak dyskutować z rządem, kiedy mówi się jedno, oni publikują drugie, a trzecie jeszcze premier mówi, że to jest nieprawda. No, ale chodzi dla mnie cała ta sytuacja ma charakter naprawdę bardzo dużego, kłopotliwego stanu dla finansów państwa, bo nie jestem dzisiaj w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy.
No ale to na przykład chodzi o informacje dotyczące długu publicznego. Między innymi. Bon zarządów Prawa i Sprawiedliwości zmniejszył się czy zwiększył w relacji do PKB, panie przewodniczący? Nie możemy tylko w relacji do PKB mówić o długu publicznym, dlatego że Polska się rozwijała. Tak, konstytucyjnie to też jest te progi ostrożnościowe, no to jednak. Ale mamy wyprowadzone. To był jakiś punkt odniesienia sensowny. No mogły być, gdybyśmy wydatki covidowe, wszystkie fundusze i wydatki na armię mieli włączone w tą przestrzeń. I gdybyśmy dodali te setki miliardów złotych do tego długu, to wtedy by była ta relacja ujemna. Tylko że nie mamy tego włączonego i wtedy możemy posługiwać się inną daną. Nie myli się pan, panie przewodniczący. To niech pan powie, jak w długu publicznym to jest ujęte w tym raportowanym. Ten, który raportowane w tym roku to jest ujęte. Już podczas debaty budżetowej w 2022 roku przedstawialiśmy informację, że rząd nie podaje wszystkich informacji o zadłużeniu, które są w różnego rodzaju funduszach. To znaczy nie wysyła tych danych. A jeżeli wysyła te dane, to... Unii Europejskiej? Tak, to nie przedstawia wszystkiego. Pokazywaliśmy to na faktach i na liczbach, które wynikają z tego, jak są dane konstruowane, bo Ministerstwo Finansów, żebyśmy też mówili o tych danych, pokazuje niektóre liczby nam, niektóre Unii Europejskiej, a niektóre kompiluje. Ja nie jestem dzisiaj w stanie powiedzieć. Naprawdę nie jestem. Nie wiem, czy pan redaktor jest, bo pan redaktor też na to patrzy pewnie z perspektywy bliskiego obserwowania tego, co się dzieje w Polsce przez wiele lat. Ale ile dzisiaj mamy w Polsce zadłużenia i czy wszystkie zadłużenie, które jest opisane, jest na przykład zobowiązaniem, które zostało wytworzone jako na przykład przyszłe, mówię o na przykład wydatkach na armię, bo może być zobowiązanie wytworzone w ramach tego, że na przykład do przyszłej puli budżetowej wejdzie 50 miliardów zadłużenia, bo akurat w przyszłym roku będziemy zaczęli spłacać te długi. Wie pan to? Ja nie wiem tego. Jeżeli chodzi o te fundusze, tak mówiłem, że tutaj jest kwestia raportowania tego, to wygląda inaczej niż ustawa budżetowa. Nie. Wygląda to tak, że na przykład, ja nie twierdzę, że wydatki na armię są złe, żeby była jasność. Bo to, żeby z tego też nie wynikało, że tutaj przychodzi nowy rząd i mówi, że wydatki na armię będzie zmniejszał. Ja mówię tylko o tym. Mamy na przykład podpisane umowy na prolongatę pieniądza, czyli kredyty z Koreańczykami, którzy mają finansować nam sprzęt. A my mamy... Kredyty, o których poinformowały koreańskie media swoją drogą, tak. Już nie będę tak głęboko to wchodził. I teraz pytanie, kiedy my zaczynamy je spłacać? Czy to będzie tak, że będziemy je zaliczkowali? Czy my mówimy o setkach milionach, czy miliardach złotych? Nikt tego nie wie. No, nie wiem, czy wiedział to pan minister Błaszczak nawet. O tych i to jest pytanie. Faktycznie opinia publiczna póki co wiedzy nie ma, ale dlatego mówię o tej różnicy, jeżeli o tym nawet politycy nie wiedzą. To znaczy, pyta pan dzisiaj chętnego do wejścia do rządu, tak będę się nazywał, i chciałbym, żeby ktoś mi opisał, jak wygląda ten stan, do którego przyjdę. I najlepsi ludzie nie potrafią po jednej i po drugiej stronie powiedzieć, gdzie jesteśmy. No to skoro ludzie i z MF-u dzisiaj, i ci, którzy chcą tam wejść, nie wiedzą, jak jest, no to jak jest? No to ten bilans otwarcia, jak rozumiem, 2 tygodnie, tak mówi pan? Znaczy, tak mówili ludzie, którzy mówią o Ministerstwie Finansów. Trwało przygotowanie takiej właśnie informacji, w którym miejscu jesteśmy. Panie przewodniczący, pamięta pan, ile razy w umowie koalicyjnej pojawiło się słowo cyfryzacja? Nie wiem, pewnie... W ogóle. No tak, ale to nie chodzi o to, czy się pojawia słowo cyfryzacja, tylko co myślimy o cyfryzacji w Polsce. Może mało myślimy w takim razie, przyszły rząd, skoro w ogóle o niej nie wspomniał w umowie. Nie, panie redaktorze, wie pan, że są w Polsce procesy, które się toczą i się będą toczyły. Akurat, zaskoczę pana, w procesach cyfryzacji ten rząd sporo zrobił. To znaczy nie jest tak, że możemy powiedzieć, że ostatnie 8 lat, a już na pewno ostatnie 4 lata się w procesach cyfryzacji nie działo, bo się działo i będzie się działo. To znaczy, jeżeli popatrzymy na rozwój, no to ta cyfryzacja nie dotyczy tylko jednego obszaru. To znaczy nie dotyczy administracji państwa. Ona dotyczy gospodarki, logistyki, transportu, finansów publicznych. Ona dotyczy każdego możliwego obszaru państwa, bo działa sektorowo. To znaczy, gdybyśmy wzięli taką siatkę i powiedzieli cyfryzacja, to ona będzie przez całą tą siatkę przechodziła w różnych małych punkcikach. Więc jak mnie pan pyta dzisiaj, czy w transporcie będzie więcej cyfryzacji? Będzie. Czy ona będzie dotyczyła polityk gospodarczych i wsparcia dla przedsiębiorców? Będzie. Nauki i edukacji? Musi tego dotyczyć. No tak, ale dlaczego w umowie koalicyjnej nie ma ani słowa o planach rządu w tym obszarze, jeżeli bo myślę, że to jest ważny element funkcjonowania państwa? Bo myślę, że to jest tak czytelne i tak... codzienne, że dzisiaj chyba nie trzeba mówić, że będziemy... No w tym obszarze będzie po prostu kontynuacja? Nie, będą też nowe pomysły, ale będzie też perspektywa tego, że cyfrowe państwo to jest państwo, które opiekuje się wieloma obszarami i zainteresowania administracji. Czyli jeżeli edukację mówimy, to cyfryzacja w edukacji, w ochronie zdrowia, w polityce społecznej i tak dalej, i tak dalej.
to po prostu będzie działało bardzo horyzontalnie. Na wielu polach będzie dotykała cyfryzacja państwa. Panie przewodniczący, a jeżeli chodzi o waszą umowę koalicyjną, o plany już stworzenia rządu, to ile będzie trwało, jeżeli premier Mateusz Morawiecki zrezygnuje z tej misji w taki czy inny sposób, no albo zrezygnuje, albo ewentualnie nie uzyska przed Sejmem wotum zaufania, to ile czasu będzie trwało powołanie nowej ekipy? Czy macie już taki konkretny plan, który przewiduje harmonogram rozpisany na godziny i będzie tych godzin, nie wiem, 12, 24, max 24. Ile, panie przewodniczący? Max 24. Max 24 na powstanie nowego rządu. Tak? Wszystko zależy od godziny. Mhm. Jeżeli mamy czas, to możemy o tym opowiedzieć. Mhm. To tak jeżeli będzie zwarcie. Jeżeli będzie wotum zaufania w godzinach porannych, no to wtedy jest czas, żeby po południu skonstruować nowy rząd i przedstawić go. To znaczy, tak? Tak. Jeżeli to może być kwestia kilku godzin. Jeżeli to będzie rano. Zwołanie posiedzenia Sejmu. Nie, posiedzenie Sejmu jest zwołane na wotum zaufania, więc ono już będzie. Można wprowadzić do porządku obrad nowe punkty i od razu to robić. Więc jeżeli to będzie w godziny poranne, to myślę, że będzie ten sam dzień. Jeżeli będzie godziny popołudniowe, to myślę, że będzie następny dzień. I wszystko jest już gotowe, czy skład rządu teraz to już jest absolutnie nie kompletny? Wszystko jest gotowe w sensie takim, że wszystkie odpowiedzialności za obszary zostały przydzielone. 90% jest gotowych, 10% jest dyskutowanych. A jeżeli premier Morawiecki powiedziałby jutro, że rezygnuje z misji tworzenia rządu, to jesteście gotowi, czy nie? Gotowi będziemy, w sensie takim, że zostało 10% spraw, więc jak pan sobie łatwo to potrafi podzielić, to są 2-3 resorty, więc tak naprawdę to jest rozmowa liderów pewnie na godzinę, która powoduje... 30 resortów będziecie mieć, panie przewodniczący? No nie, Teraz jest 17. No tak, ale pokazałem o tym, że mówimy o 3 resortach. Chciałem tak to pokazać. To znaczy, to zostało w tych spraw pewnie troszkę więcej procentowo, ale chodzi generalnie o 3 obszary państwa, nie o 30 obszarów państwa. Wszystko jest już mniej więcej gotowe. Rozmawiamy o 3 obszarach państwa. Ja też nie jest dla mnie to tajemnicą. Lewica mówiła i będzie mówiła, że jest zainteresowana edukacją. Inne partnerzy i Hołownia, i Trzecia Droga, i Platforma też jest. No to... Trzeba to rozstrzygnąć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, wicepremier w przyszłym rządzie, jeżeli taki powstanie Donalda Tuska, bo to zakłada umowa koalicyjna, był gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy.